jak Coco do nas przyszła, to miała taki bardzo specyficzny zapach, bo ona, wiecie, u tego rolnika była karmiona tak naprawdę nie wiadomo czym, ale jakimś takim totalnym shitem. I miała taki właśnie specyficzny, no taki specyficzny smród. To wszystko z niej wychodziło przez parę miesięcy. No i po paru miesiącach takiego właśnie dobrego odżywiania ma bardzo ładny pieskowy zapach. Dlatego mega, mega fajnie się z nią śpi. Nie wiem, czemu o tym mówię, ale jakoś tak sobie przypomniałam właśnie, jak to było jeszcze parę miesięcy temu. W ogóle sprawdziłam właśnie pogodę i kumacie, że mamy dzisiaj rano 11 stopni, więc serio przyszedł wrzesień. Ale super. Idziemy właśnie z piesami na kolejną wizytę do psiej fizjoterapeutki. Ogólnie beka jest taka, że ja osobiście nigdy nie byłam na masażu, a mój pies chodzi na masaże. Ja powiem szczerze, że ja też nie byłam na ludzkim masażu, tak? A swoje masuję. Co do mangusty, to ja mam jeden wniosek. To jest po prostu złoty pies. Rzadko kiedy spotyka się psiaka, który jest gotowy leżeć i znosić masowanie przez bite 45 minut. Nawet dla mnie to się wydaje trochę nudne. A ja miałam podczas tego masażu telefon. Mango nie ma telefonu. Proszę bardzo. A i tak pięknie leży. Proszę bardzo. Pieski ogarnięte, więc ja sobie właśnie cisnę na terapię przez Sopot. Lubię Sopot, ma taki swój specyficzny klimat i w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś, jak się budowało kamienice w Sopocie, to za wieżyczkę się dostawało dofinansowanie. Dlatego w Sopocie jest tyle wieżyczek na kamienicach. Zabieram się za make-up, tylko sobie zepnę włosy z twarzy. Dzisiaj na twarzy mam SPF z Vichy, Capital Soleil. SPF się wchłania, a ja tymczasem zabieram się za brwi. Dzisiaj zrobię Wam porównanie dwóch kremów BB od Veoli Botanica. Tutaj mamy wygładzająco-kryjący i rozświetlająco-nawilżający. Dwie zupełnie inne formuły. I uważam, że dwie bardzo ciekawe. No i te produkty pokażę Wam we współpracy z tą marką. Przepraszam, nagle mi zaczął głos wysiadać, ale nie jestem chora czy coś. Oba kremy BB mają po 6 kolorów. Są w szklanym, recyklingowanym opakowaniu. Formuły są wegańskie. No i zawierają filtry 20, co jest miłym dodatkiem do tego filtra, który nosimy na twarzy. Oba zawierają mineralne pigmenty opakowane w otoczkę z lecytyny, dzięki czemu bardzo dobrze jakby naśladują strukturę skóry i pięknie się z tą skórą schodzą. Natomiast na tym podobieństwa się kończą. Ja sobie teraz te produkty nałożę na twarz i będziecie mogli zobaczyć dokładniej, jak bardzo one się od siebie różnią. Zaczynam od odcienia numer 2 z tego rozświetlającego kremu BB, który, by the way, jest moim faworytem. Jest to produkt rozświetlający, ale tutaj zaraz zobaczycie, że ma też naprawdę fajne krycie. No i to krycie można budować od lekkiego do, powiedziałabym, takiego fajnego, dziennego, średniego. Konsystencja jest niezwykle lekka i nawilżająca.
pięknie klei się do skóry. No i właśnie przez tę lekkość zarąbiście wygląda też pod oczami, więc ja przy tym kremie BB nie nakładam już korektora pod oczy. Teoretycznie jest to produkt do skóry suchej, wrażliwej lub dojrzałej, natomiast moja tłusta skóra się z nim uwielbia. On się genialnie nosi przez wiele, wiele godzin. Pomimo treningu, spacerów, mojej, wiecie, dosyć sporej aktywności, nie ciastkuje się, nie rozwarstwia i tak właśnie pięknie to sebum przyjmuje, przepuszcza. To jest po prostu produkt idealny. Natomiast Drop of Perfection to jest krem BB, taki bardziej wygładzająco kryjący, o bardziej matowym wykończeniu. Tutaj również używam odcień 02. Przy tym produkcie warto uważać na nakładaną ilość, ponieważ on ma zabójczo mocne krycie. I tym kryciem można się bawić. Ono może być lekkie albo bardzo mocne. Ja oczywiście wolę lżejsze krycie, dlatego nakładam no po prostu kropelkę. I patrzcie, jak ta kropelka robi wow. Tutaj mamy przede wszystkim znacznie mocniejsze krycie i takie naturalne, satynowe wykończenie. A jeśli go zapudrujemy, to oczywiście będzie taki mocno, mocno matowy. To jest produkt przede wszystkim dla cer tłustych, mieszanych, ze skłonnością do wyświecania. Kolory w obu seriach są bardzo podobne, więc jeżeli pasuje Wam dwójka w Drop of Perfection, to będzie Wam też pasowała dwójka w Let's Glow. No i ja mam zazwyczaj, tak dla porównania, na przykład w MAC-u kolor NC20, a w Double Wearze mam kolor 2.1. Po tej stronie dokładam sobie jeszcze delikatnie korektor i teraz pudruję tylko strefę pod oczami i nos. Po obu stronach róż klei się tak samo. Na luzie można pracować na mokrej bazie, no może jeszcze troszeczkę dołożę na nos. No i w sumie taki mój typowy dzienny make-up skończony. Jeszcze Was wezmę do okna, żebyście sobie obejrzeli, jak to wygląda już tak po zastygnięciu na skórze, więc tak, po pierwsze te kolory są na tyle podobne, że w zasadzie nie widać między tymi stronami większej różnicy i nie muszę tych kolorów przeprowadzać na szyję, bo są właśnie tak fajnie dopasowane. No i oba te produkty mogą na skórze wyglądać mega, mega świeżo, natomiast dają na skórze mocno inne odczucie. Tutaj mamy takie bardziej zastygnięte i trochę cięższe, natomiast tutaj mamy bardziej lekkie i nawilżone, dlatego, że po prostu ich konsystencje są tak bardzo różne. Ta jest gęsta i kremowa, ta jest dużo bardziej taka lejąca i właśnie nawilżająca. Tak więc wybierzcie produkt zależnie od tego, co lubicie. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem, doradzę. No i podrzucam kod zniżkowy tutaj oraz w opisie. Moi drodzy, pora niemal zbrodniczo wczesna, ale warto tutaj wcześniej wstać. Dokładnie, bo nie mamy co robić.
Jaki to jest słaby argument. W Lidlu takie zarąbiste pity i one są zarąbiste jako taki właśnie szybki lunch w ciągu dnia, więc wymyśliłam, że dzisiaj zrobimy pitę z bakłażanem marynowanym na ostro, a do tego taki pyszny jogurtowy sos. Więc zacznę od zrobienia marynaty do bakłażana. Tutaj daję dwie większe łyżki, czy łyżeczki harisy, do tego 1/3 łyżeczkę soli oraz oliwę z oliwek. No i w zasadzie marynata w 2 sekundy gotowa. Teraz zabieram się za krojenie bardzo grubych plastrów bakłażana. Pokroję i zamarynuję od razu całego bakłażana, bo będę miała wtedy też gotowe już na jutro. Teraz pokażę Wam mój ukochany trik na błyskawiczne przygotowanie bakłażana. Otóż włożę tego bakłażana na 3 minuty na podgrzanie do mikrofalówki. Następnie kroję koperek, dymkę oraz ogórka. Do tego wszystkiego dodaję skyr, trochę stewii, czosnek granulowany, sól oraz cytrynę. W tym czasie bakłażan w mikrofalówce się już zupełnie zrobił. Ja myślałam, że jeszcze będę musiała to wrzucić na grilla, ale nie. Mogę od razu to zjeść. Więc podgrzewam pitę, składamy i gotowe. Ale to jest dobre. Jestem cała brudna, co? Sorry. Pikantny bakłażan. Kremowy, jogurtowy sos. Dużo świeżych smaków. Pikantnych, trochę słodyczy. Bakłażan jest taki mega miękki, aksamitny. Ogórek chrupie. Do obiadu czytam książkę Nie wierz we wszystko, co czujesz. Taką o emocjach. Ach, ostre. Oh my god, no co się tobie stało? No co się tobie stało? Ja też nie chcę sprzątać. Też chcę się bawić. Ale musimy. Ojeju. Chodź tu, ja też potrzebuję się przytulić. Przyszła jesień i czas trochę wymienić tę siłowniową garderobę. I tak naprawdę, wiecie, odsegregować ciuchy, których nie używam. I wyciągnąć na wierzch te, które najczęściej noszę, bo obecnie to po prostu nie wiem, w czym chodzić. Jedną z moich ulubionych części dorosłości jest to, że mogę sobie jeść tyle płatków, ile mam ochotę. Ostatnio mi znowu weszła faza na cornflaki. U mnie w domu zawsze był limit na takie niezdrowe rzeczy, bo trzeba jeść zdrowo. No więc jak się tylko wyprowadziłam po ślubie, to przez pierwszy miesiąc jadłam płatki na 3 posiłki dziennie. Jeszcze wysyłałam zdjęcia moim rodzicom, że elo mordy! Nie macie już sobie władzy, jem płateczki every day. No i się nie ma co dziwić potem, prawda? Że 11 kilo na plusie w pół roku. Siadam do chirurgów, bo już wróciłam do oglądania chirurgów. Wyczyściłam mózg, dałam sobie lekki odwyk i wydaje mi się, że teraz będę w stanie zachować racjonalne podejście i już nie oglądać po 5 odcinków nocami, tylko spać. Five.
Wiecie, że ja jeszcze po chorobie dalej nie wróciłam treningowo do formy. Ćwiczę już drugi tydzień, a może kurczę nawet trzeci, nie wiem. I dalej jeszcze czuję takie... Ale widzę też jedną dużą zmianę na plus, bo od kiedy zrobiłam sobie detoks od chirurgów i zaczęłam z powrotem spać tak jak normalny człowiek, a nie jak jakieś zombie, to rzeczywiście jest lepiej. A przez chwilę miałam taką krótką, bardzo krótką rozkminę, czy ja przypadkiem nie mam jakiegoś doła, a potem sobie przypomniałam, nie, ty nie masz doła, ty jesteś po prostu debilem i oglądasz po 5 odcinków do 4 nad ranem, a trening masz o 7, więc no shit, że to nie działa. Well, umalowałam się, no i idę zaraz kręcić mierzenie dziwnych rzeczy z Zary i z Beszki. Weszła nowa kolekcja, więc jest o czym gadać. No i na twarzy mam dzisiaj moje ulubione ostatnie połączenie, czyli ten krem BB rozświetlający z Veoli i na to róż z Biedry, który kosztuje, by the way, 12 albo 13 zł, jest śliczny.